A oto i krużganki kościoła dominikanów, konkretnie ich skarbiec, w którym znajduje się wspaniała ekspozycja. Dominikanów od zawsze związanych z historią naszego miasta, bo to już prawie 800 lat, jak Dominikanie przybyli do Lublina. Jest to kościół od zawsze związany również z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Tutaj obok mnie na wystawie znajduje się kapa, na której wyhaftowany został relikwiarz. Relikwiarz, w którym przez wieki znajdowała się maleńka cząstka drewna. Konkretnie drewna pochodzącego z krzyża, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Ten krzyż został odnaleziony przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, i było to w IV wieku naszej ery, a więc bardzo, bardzo dawno temu. Krzyż został podzielony wówczas na wiele kawałków, które trafiły do świątyń w całym świecie. Jeden z tych kawałków trafił wiele lat później właśnie do naszego miasta. Jak to się stało? Co działo się w ogóle, kiedy te relikwie były w naszym mieście, a działo się bardzo dużo? O tym mówią legendy, niesamowite historie. Jedna z nich właśnie opowiada o sprowadzeniu relikwii do Lublina. Historycy mówią różnie. Niektórzy powiadają, że już w XIV wieku relikwie znajdowały się w kościele dominikanów, inni mówią, że w XV. Jedna z legend właśnie dotyczy XV wieku, konkretnie biskupa kijowskiego Andrzeja. Ponoć pewnego razu przyjeżdżał on przez nasze miasto, ale nie sam. Wiózł ze sobą najcenniejszy skarb. Wiózł relikwie drzewa Krzyża Świętego. Relikwie, które docelowo miały trafić do dominikanów w Krakowie. Biskup kijowski Andrzej podążał długą drogą, bo aż z Kijowa do Krakowa. Dlatego też, kiedy po drodze nastał nasze miasto, zatrzymał tu się na odpoczynek. Kiedy na drugi dzień ruszył dalej, konie nie bardzo chciały jechać do Krakowa. Co rusz się zatrzymywały, aż w końcu w okolicach dzisiejszego ogrodu saskiego ponoć stanęły całkowicie i w ogóle dalej iść nie chciały. Zawrócił więc biskup kijowski tutaj do naszych lubelskich dominikanów i zastanawiał się, co robić. No, pomyślał, że może to jest jakiś znak Boży, żeby te relikwie zostawić właśnie w naszym mieście. Ale też pomyślał, że może chociaż mały kawałeczek do dominikanów krakowskich zawiezie. Wziął relikwie i wziął dłuto. Zaczął odłupywać kawałeczek, chociaż kawałeczek drewienka, ale nie udało się. Skaleczył się przy tym w rękę. Wtem zrozumiał, że chyba jest taka wola Boża, żeby te relikwie zostawić właśnie w Lublinie. I one zostały. Zostały i przez wieki były w naszym mieście. Wiele cudów się działo. Ale były różne historie. Jedna z nich też mówi o tym, jak to kiedyś próbowano skraść relikwie z Lublina. Musimy się cofnąć o prawie 600 lat. Wtedy w naszym mieście odbywał się jarmark. Tak na bogato, jak to na jarmarku. Na rynku Starego Miasta sprzedawano wspaniałe przyprawy, pieprz, imbir, szafran, goździki, piękne tkaniny, wyroby z metalu. Dużo ludzi się zjechało i z całej Europy, z Azji, dużo również z nadmorza. I ponoć na tym jarmarku zjawił się również pewien kupiec. Nazywał się on Henryk, pochodził z Gdańska. Tyle, że tak jak innym chodziło o handel, on przybył w zacnych zamiarach. Bowiem postanowił sobie skraść relikwie z Lublina. To było prawie 600 lat temu. Wszedł do kościoła dominikanów i zabrał relikwiarz. Szybko ruszył przed siebie, ale tak jak i konie zatrzymywały się i nie chciały iść dalej, tak jak i biskup Andrzej chciał wywieźć relikwie z Lublina, również Henrykowi się nie udało. Zatrzymały się konie i nie chciały iść dalej. No, Henryk skruszał. Postanowił oddać relikwie dominikanom lubelskim, a w miejscu, gdzie te konie się zatrzymały, wybudował drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Do dzisiaj w tym miejscu mamy kościół, tyle że już murowaną świątynię pod wezwaniem Świętego Krzyża. Niestety, to co chciał uczynić Henryk, uczynili inni wiele lat później. Nastał 1991 rok. Zima, luty. I właśnie nocą ktoś włamał się do kościoła dominikanów. Tak jak na tej kapie wyhaftowany jest relikwiarz, w którego wnętrzu umieszczone było to drewienko,
Tak ten relikwiarz został tamtej nocy skradziony z kościoła. Nie wiadomo, w którą stronę powędrowały relikwie. Nie wiadomo, czy w ogóle ktoś miał świadomość tego, co kradnie. Czy kradł może dla złota, z którego ten relikwiarz był zrobiony. A był on naprawdę wielki, miał ponad metr wysokości. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie są te relikwie. Relikwie sprowadzone być może, jak mówi legenda, przez biskupa Andrzeja. Natomiast w kościele dominikanów znajduje się drugi relikwiarz. Relikwiarz, w którym umieszczona jest maleńka drzazga pochodząca z tego krzyża. Drzazga, która odpadła kiedyś w czasie konserwacji tej większej części. I kolejna historia, o której chciałabym Wam opowiedzieć, tyczy się znowu relikwii, ale opowiem ją już we wnętrzu kościoła. Jesteśmy w jednej z kaplic kościoła dominikanów. Tutaj na ścianie wisi olbrzymi obraz. Nie znamy artysty, który go namalował, ale wiemy, co przedstawił. Na tym obrazie opowiedział historię znowu relikwii Drzewa Krzyża Świętego związaną z pewnym pożarem. Jest to historia o ocaleniu Lublina z pożaru, który wybuchł 2 czerwca 1719 roku. Dzięki temu, że jakiś nieznany artysta zdecydował się kilka lat później namalować ten obraz, my możemy również zobaczyć, jak wówczas wyglądał Lublin. Jest miasto w murach, miasto na wzgórzu, są bramy, brama krakowska, brama grodzka, jest ratusz, oczywiście kościół dominikanów, ale jest również kościół Farny, którego dzisiaj już na żywo nie zobaczymy. Tutaj w przestrzeni obrazu widać również procesję. Zwyczajem dominikanów było, że jeśli działo się coś złego w naszym mieście, czy to pożary, zawieruchy wojenne, najazd Szwedów na miasto, wychodzili oni właśnie z procesją. Na czele tej procesji niesiono krzyż, a w tym krzyżu umieszczone były właśnie relikwie Drzewa Krzyża Świętego. I tak było wtedy, 2 czerwca 1719 roku. Nad Lublin nadciągnęła burza, pioruny ciskały wokoło miasta. Aż jeden z nich trafił w dach drewnianego domu. Zaczął się pożar. To tu, to tam. Paliło się w kilku miejscach w Lublinie. I wówczas również dominikanie ruszyli na pomoc mieszkańcom. Oczywiście zabrali ze sobą relikwiarz i ruszyli procesją w miasto. Dlatego tutaj na obrazie również są ukazani w kilku miejscach. Przed bramą grodzką, tutaj niżej u podnóża miasta i dalej. Niosą relikwiarz, proszą Boga o pomoc, modlą się, śpiewają. Wyobraźcie sobie, że udało się. Udało się wówczas ocalić Lublin. Miasto nie spłonęło. Zaczął padać bardzo gęsty deszcz, który dopomógł mieszkańcom w walce z ogniem. Do dzisiaj, co roku, 2 czerwca, odbywa się w tym kościele uroczysta msza święta, a później rusza procesja opowiadająca historię dawnego pożaru. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda i poczuć to, co czuli wówczas mieszkańcy Lublina, zapraszam Was zawsze 2 czerwca w kościele dominikanów.